Witam Państwa, mówi Piotr Rukowicz, polski kurs Blendera. W tej części kursu zajmiemy się czymś podstawowym, chociaż nie do końca, co nazywa się oś czasu. Jest to element, który znamy już z normalnych uruchomień Blendera, który cały czas przed oczyma mamy. Jak się okazuje, ten element ma dość sporo różnych rzeczy, o których chciałbym w tym tutorialu powiedzieć. A więc na początku powiemy sobie o skalowaniu okna, później o wyświetlaniu czasu. Troszeczkę popatrzymy na prędkość odtwarzania, opowiem o cache'u, o kanałach krzywych ruchu, o markerach i o kontroli kamery. A na samym końcu, jeżeli jeszcze ktoś będzie żywy, wspomnimy sobie o kontroli kluczowania. I to wszystko są rzeczy, które dotyczą tego jednego wąskiego okienka, które być może przez wielu jest niedoceniane, ale tak naprawdę zapewnia te wszystkie wspaniałe feature'y. A więc bierzmy się do roboty. Skalowanie okna. Podstawowa obsługa tego okna jest następująca. Umieszczamy mysz nad szarym paskiem w oknie timelinera i wciskając środkowy klawisz myszy możemy to okno przesuwać. Skalowanie odbywa się poprzez kręcenie kółkiem myszy. Możemy również ostrożnie zbliżyć mysz do krawędzi okna i tam gdzie jest ten słynny taki pasek przewijania możemy kliknąć na kulkę, która jest na jego końcu. I tę kulkę możemy również przesunąć zmieniając w ten sposób skalę naszego widoku. W ten sposób można okno dopasować do własnych potrzeb i ustawić je w taki sposób, aby mieściło w sobie cały obszar naszej animacji. Zapomniałem powiedzieć, że obszar animacji dostępny dla Blendera w danej scenie jest pokazany w jasno-szarym kolorze, jeżeli używam oczywiście domyślnego koloru Blendera. Natomiast obszary niedostępne dla animacji to jest ten ciemno-szary kolor znajdujący się po lewej i po prawej stronie osi czasu. Oś czasu jest teraz ustawiona w taki sposób, aby pokazywała klatki w ich bezpośrednich wartościach, więc mamy na początku klatkę numer 1, następnie 20, 40, 60 i zależy to oczywiście od skali. Wciskając Ctrl z kółkiem myszy możemy skalować to okno, jest to jeden ze sposobów. Możemy również nacisnąć plus i minus na klawiaturze numerycznej, aby to skalowanie przeprowadzić. I możemy również przeskalować całe to okienko do optymalnej wielkości wciskając klawisz Home. Zmiana klatki kluczowej odbywa się poprzez naciśnięcie lewego przycisku myszy i przestawienie zielonego wskaźnika w wybraną pozycję. Korzystając z tej możliwości nie możemy wyjść poza obszar ustawiony, czy też poza obszar ograniczony klatką zerową. Ok, więc to jest skalowanie okna. Przypomnę jeszcze, chociaż mówiłem to w innym tutorialu, że ustawienie początku animacji odbywa się poprzez wybranie bieżącej klatki i naciśnięcie przycisku S. Powoduje to, że start jest ustawiony automatycznie na taką klatkę, jaką wybrałem. Tak samo koniec może być ustawiony przez naciśnięcie klawisza E. Skrót od end. Dobra, teraz tak, ustawmy się z powrotem na 250 i na pierwszą klatkę, ewentualnie zerową. Weźmy sobie pierwszą. I teraz powiedzmy kilka słów na temat wyświetlania czasu. Skala, która jest tutaj na dole, to jest skala wyrażona obecnie w klatkach, a więc czas upływa w klatkach animacji. Pomiędzy poszczególnymi klatkami nie mogę ustawić swojego wskaźnika klatek. Numer bieżącej klatki pokazywany jest w oknie statusu, czy też w pasku statusu tego okna oraz w widoku 3D w nawiasie. Czas możemy wyświetlać również w inny sposób, wystarczy nacisnąć klawisze Ctrl-T, co powoduje, że czas wyświetla się wtedy w sekundach. Mamy wyświetloną liczbę sekund, a następnie jeżeli przekroczymy ten czas w sekundach, możemy również zobaczyć ilość klatek, ale aby to było widać, trzeba to włączyć. I teraz wystarczy sięgnąć do menu View w tym oknie i wybrać sobie polecenie Show Frame Number Indicator, co oznacza pokaż wskaźnik bieżącej klatki. Jeżeli to wybiorę, tą opcję, to wtedy mam dodatkowo przy bieżącej klatce, przy tym pionowym wskaźniku, jeszcze małe pole z numerkiem. Pierwszy numer oznacza liczbę sekund, a drugi numer oznacza liczbę klatek. A więc teraz jestem ustawiony dokładnie w 7 sekundach. Jeżeli przesunę się dwie klatki do przodu, to mam 7 sekund plus dwie klatki i tak dalej. Jeżeli tą oś czasu będę miał dość długą i przekroczę minutę, to w tym momencie pojawia się dodatkowa liczba i to jest po prostu jeszcze minuta. Konfigurację wyświetlania czasu w takim prostym modelu, z tym wskaźnikiem, można ustawić sobie w oknie konfiguracji dostępnym po naciśnięciu Ctrl-Alt-U. Tam, gdzie mamy zakładkę Interface, czyli pierwszą z brzegu, i mamy tam coś takiego jak Timecode. Timecode jest teraz ustawiony jako Minimal Info, czyli minimum informacji. Natomiast wybierając z tego menu inną pozycję, mogę mieć na przykład czas pokazany wyłącznie w sekundach, 4,2 sekundy, ewentualnie 5 sekund z kawałkiem i tak dalej. Mogę również mieć wyświetlanie na przykład z mikrosekundami. Okay? Będzie to wyglądało w ten sposób wtedy. Ewentualnie mogę mieć także wyświetlanie pełnego czasu w godzinach, minutach, sekundach i w klatkach.
Tego typu wskaźnik jest w tym momencie pełną informacją o czasie. Z tym, że ja wolę trzymać ten minimalny wyświetlacz po to, aby on był troszeczkę bardziej skrótowy. OK, więc mamy teraz omówione wyświetlanie czasu. Przejdźmy teraz do analizy tego, jak można ustawić prędkość odtwarzania, ponieważ nie jest to wcale taka obojętna sprawa. W tym celu przygotowałem sobie osobną scenę, na której mam zebrane trzy mockupy dotyczące uderzenia mieczem. Mam tutaj trzy systemy kości, które zostały zgrane z mojego przyjaciela, którego spotkałem w Bytomiu i tam w pracowni Human Motion Lab mieliśmy przyjemność popracować chwilkę i zgrać po prostu ruch na żywo. Ten ruch jest zgrywany z prędkością 150 klatek na sekundę. Natomiast teraz, jeżeli kliknę w dowolny z tych obiektów, to widzę na oknie timelinera zestaw żółtych pasków i te żółte paski oznaczają nic innego jak tylko klatki kluczowe. A więc w każdej pojedynczej klatce mam klatki kluczowe sterujące ruchem tych postaci, które tutaj mam wczytane. Jeżeli teraz nacisnę klawisz Alt-A, aby odtworzyć animację, no to to będzie widoczne za chwilkę jakiś powolny w miarę ruch. Obecnie ten ruch odbywa się z prędkością 24 klatek na sekundę, jest to stabilna prędkość. Jak widać, Blender tutaj doskonale się wyrabia, ale pokazuje tylko 24 klatki na sekundę. Jeżeli jednak przełączyłbym się z takim oknem do okna animacji i tutaj chciał pokazać sobie, jak wygląda praca tych wszystkich trzech szkieletów, to jeżeli wcisnę Ctrl, znaczy Alt-A, to w tym momencie widzę, że nie wyciągam nawet 24 klatek. Tych klatek jest o wiele mniej. No i teraz właśnie dochodzi do tego, że możemy kontrolować prędkość wyświetlania, a raczej pomóc Blenderowi w wyświetlaniu obrazu w taki sposób, aby nie było takiego zamulania, jak tutaj widzimy. To znaczy, powinno być 24 klatki na sekundę, tak jak mam ustawione tutaj w konfiguracji. Mam 24 klatki wybrane, a Blender nie jest w stanie tych 24 klatek wyświetlić. Ten problem bierze się stąd, że oprócz tego, że animowane jest okno 3D, animowane są również pozostałe okna, m.in. okno timelinera, okno krzywych F, okno z dopsheetem oraz okno edytora akcji. A więc można wyłączyć część z tych okien i zwolnić w ten sposób zasoby, które Blender zużywa na wyświetlanie odświeżanego obrazu. Aby to zrobić, należy przejść do okienka Playback i w tym okienku wyłączyć na przykład coś takiego jak Animation Editors. Jeżeli to zrobię, natychmiast wskakuje na 24 klatki, ale jednocześnie obraz w tych edytorach animacji się w ogóle nie odświeża. Mogę to oczywiście kliknąć, mogę przewinąć, ale obraz się nie animuje w tych edytorach, są zwolnione jakby. Natomiast w oknie 3D ten obraz spokojnie się zmienia i to jest właśnie to, o co chodzi. Mogę także wyłączyć jeszcze All 3D View Editors, co powoduje, że nie animuje się również obraz w oknach 3D, no ale w tym momencie w ogóle nie widzę animacji, więc nie ma zbyt wielkiego sensu jej odtwarzanie. Jeżeli włączę sobie All 3D Editors, w tym momencie edytowany jest ten, znaczy pokazywany jest ruch w tym obrazie oraz tutaj, gdzie jest widok z kamery. Ten widok z kamery aktualnie mogę zamknąć, aby niepotrzebnie nie spowalniał obrazu. No i teraz tak, mam 24 klatki na sekundę, ale gdybym tych klatek wybrał więcej, na przykład 30, to w tym momencie Blender odtwarza mi obraz z prędkością 30 klatek na sekundę. I te postacie mogą zaczynać próbować ruszać się nieco szybciej. Jeżeli wybiorę sobie na przykład 60 klatek na sekundę, to proszę bardzo, tutaj z pewnym takim wysiłkiem te 60 klatek jest osiągnięte. Czasami jest nieco mniej, czasami jest troszkę więcej, ale widać, że nadal te postacie nie ruszają się zbyt szybko. To nie jest naturalny ruch. To jest ruch mniej więcej 2-2,5 razy wolniejszy. Aby teraz uzyskać prawdziwą prędkość ruszania się systemu kości, to już powiem tak na zaś, chociaż nie jest to temat tego tutoriala, należy użyć większej ilości klatek na sekundę. Z tym, że w Blenderze jest takie ograniczenie, że jeżeli wybiorę sobie prędkość custom i ustawię maksymalną wartość, to mogę dojść tylko do 120 klatek na sekundę. Widać jednocześnie, że mimo, że wyświetlam 120 klatek na sekundę, czy raczej mimo, że ustawiłem 120 klatek na sekundę, to te postacie tutaj nadal wyświetlane są z prędkością 60 klatek na sekundę. I to może być związane z tym, że Blender na przykład pracuje łącznie z odświeżaniem obrazu. Mam teraz 60 klatek na sekundę wyświetlany obraz, przypuszczam, że więcej nie uda mi się uzyskać. Czasami tutaj do 70 widzę wskakuje, ale gdybym chciał uzyskać na przykład 200 klatek na sekundę albo 150, to w tym momencie już nie jest to możliwe, bo FPS-y maksymalne, które mogę podać, to jest 120. W tym momencie należy zastosować tak zwane przemapowanie czasu i nieco zmniejszyć ten parametr, który mam tutaj. Jeżeli zmienię ten parametr na przykład na 0,9 albo nawet na 0,8, w tym momencie wyciągam 150 klatek na sekundę podczas animacji, mimo tego, że moje okno odświeża się z prędkością 60 klatek średnio. No i widzę teraz, że ruch tych postaci jest dynamiczny, jest dość szybki i taka mogła być prawdziwa szybkość nagrywania w pracowni Human Motion Lab podczas zbierania tzw. mockupów.
Ok, jeżeli chciałem ten ruch mieć jeszcze szybszy, mogę ten czas przyspieszyć, uzyskując np. 200 klatek, ale w tym momencie widać, że ten ruch jest przyspieszony. Dobra, więc to jest sprawa związana z szybkością wyświetlania. Główna rzecz polega na tym, żeby w playbacku wyłączyć niepotrzebne edytory. Widać, że można mieć także edytory własności, image editor, sequencer editor, edytor nodów oraz edytor klipów. Mam także teraz ustawione coś takiego jak frame dropping. W tym momencie z tej listy mogę wybrać sobie trzy opcje. Pierwsza z nich to jest AV-Sync. AV-Sync jest to taki sposób pracy edytora sekwencji wideo oraz timelinera, który polega na tym, że odbywa się pełna, dokładna synchronizacja obrazu z dźwiękiem. To jest inaczej audio-video synchronization. Wtedy mogę mieć obraz zdecydowanie wolniejszy, ale zawsze będzie on pasował do dźwięku. Jeżeli wybiorę sobie zamiast tego AV-Sync polecenie frame dropping, w tym momencie pewne klatki mogę gubić, co oznacza, że mój dźwięk będzie odtwarzany z normalną prędkością, ale obraz może być wyświetlany tylko częściowo. To znaczy, że część klatek przeskoczy po prostu. Natomiast jeżeli wybiorę sobie no sync, w tym momencie Blender stara się odtworzyć z maksymalną możliwą prędkością obraz, który mam nagrany w krzywych ruchu. Natomiast ta prędkość odtwarzania nie przekroczy nigdy tej, którą ustaliłem sobie tutaj. A więc gdybym miał więcej zasobów systemowych w komputerze, rysowany obraz byłby szybciej, doszedłbym maksymalnie do 60 klatek na sekundę. Dobra, więc mamy teraz to mniej więcej omówione. Zatrzymam animację, wróćmy do mojej sceny, w której miałem moją listę. I teraz możemy omówić coś takiego jak cache różnych rodzajów. Wiemy, przynajmniej z różnych doświadczeń z Blenderem, jeżeli ktoś próbował robić jakieś animacje cząstek na przykład, albo brył sztywnych, czy jeszcze innych rzeczy, że cache, który się liczy w takich sytuacjach, może być pokazany również w oknie timelinera. Przygotowałem taką scenę, na której mam pokaz różnego rodzaju cache'a. Tutaj mam na scenie cache różnego rodzaju. I teraz tak, te cache, które można sobie zobaczyć, są oczywiście zależne od tego, jaki obiekt mam zaznaczony. Przełączmy się może do widoku klatek, troszeczkę tą scenę sobie dopasuje. I teraz tak, zaznaczyłem sobie pierwszy rodzaj cache'a, to jest soft body. Ten soft body jest cache'em, który pokazywany jest w widoku timelinera jako taka cieniutka kreska o barwie brązowawo-czerwonej, która jest tutaj na dole. Ten cache został policzony i teraz jest tutaj jako, powiedzmy sobie, informacja pozwalająca szybko odtwarzać pewnego rodzaju animacje. Aby taki cache widzieć, trzeba wybrać menu view i skorzystać z menu cache. I tutaj mam zestaw wszystkich cache'y, które można zobaczyć w Blenderze. Oczywiście wszystkie te cache'y mam, zaraz pokażę, jakie mają kolory. Można sobie je włączyć lub wyłączyć, jeżeli ktoś by chciał, chociaż nie widzę sensownego powodu dla wyłączenia widoku cache'a. A więc tak, pierwszy cache to jest soft body, ma kolor taki brązowawy. Drugi rodzaj cache'a to jest cache cząstek. Te cząstki się tutaj sypią, również jest kolor czerwonawy. Trzeci rodzaj cache'a to jest cloth. To jest taki szaro-niebieski, szarawy kolor, który dotyczy wybejkowanych informacji o tym, jak zachowuje się odzież. Mamy także Dynamic Paint. Tego cache'a akurat tutaj nie widzę. Nie wiem dlaczego. Zaraz sprawdzimy, co się z nim dzieje. Być może trzeba go jeszcze raz przeliczyć. Weźmy sobie Dynamic Paint Cache. Weźmy FreeBake. Jeszcze raz Bake. O, pojawił się. Dynamic Paint to jest cache, którego kolor to jest taki fioletowy troszeczkę. Widać tutaj też dość efektowny czarny dym. Smoke jest przedstawiany w linii cache'a jako taki kolor ciemno-szary. I mamy jeszcze jeden rodzaj cache'a. To jest cache związany z bryłami sztywnymi, czy też z fizyką, która została ostatnio wbudowana w Blendera w wersji 2.66. Mamy już pełną integrację fizyki z normalnym Blenderem. I ten rodzaj cache'a jest tutaj bardzo słabo widoczny. To jest taka cieniusieńka linia w kolorze lekko żółtym. Jeżeli się tutaj ustawię i spróbuję coś odtworzyć, to widzę teraz, że pojawił się jakiś błąd, ale tak naprawdę ten cache ma barwę żółtą. No i można byłoby go zobaczyć, gdyby się prawidłowo wybejkował. Aby wybejkować ten cache, należy przejść do zakładki ze sceną. Mamy tam coś takiego jak Rigid Body Cache. Można zrobić FreeBake, a następnie Bake. Od klatki 500 do 590. I teraz widać, że tutaj jest taki jasno-brązowy kolor. Normalnie on jest też pokazywany jako żółty czasami. Istnieje jeszcze jeden rodzaj cache'a i tego nie mogłem sobie odpuścić, który mamy w edytorze związanym z motion tracking. Otóż ten rodzaj cache'a, proszę wybaczyć mi ten film, ryby wędzone i wiele międzynarodowych flag wydało mi się na tyle zabawne, że warte jest pokazania. Ten rodzaj cache'a nie pokazuje się w oknie timelinera, natomiast pokazuje się w samym oknie z filmem. I to jest ta niebieska kreska, która tutaj się znajduje. Jeżeli taki film odtworzę, weźmy sobie może od początku, no to w tym momencie
Ta kreska oznacza skaszowany film, czyli wczytany do pamięci. Oczywiście przesuwanie tego filmu dalej powoduje, że on się będzie w pamięci zapisywał. Jeżeli spróbuję przewinąć, to uzyskam tutaj zestaw takich pojedynczych klatek, które również w pamięci się zapisały. A same ryby wędzone w takim zupełnie lokalnym miejscu z wieloma flagami międzynarodowymi podobały mi się na tyle, że musiałem to po prostu nagrać podczas jakiegoś tam spaceru. Więc pozdrawiam właścicieli tego sklepiku, niezły pomysł i mam nadzieję, że z tych wszystkich krajów będziecie mieli klientów zawsze w dużych ilościach. Ogólnie wesoła sprawa. Dobra, wróćmy teraz do sceny, żeby nie tracić czasu na jakieś proste rzeczy. I mamy teraz kanały krzywych ruchu. Jest to dosyć skomplikowana sprawa, ale wróćmy w tym momencie do naszych mockupów. I teraz, jeżeli się przełączę do widoku animacji, to możemy się przyjrzeć dokładnie, co tutaj mamy. Otóż każdy taki szkielet, to jest oczywiście obiekt typu armature, to jest obiekt złożony, składa się z mniejszych części. Te mniejsze części to są widoczne tutaj kości. Każda z takich kości posiada swoje osobne parametry dotyczące jej ruchu. I teraz proszę zobaczyć, kliknąłem w obiekt. Obiekt jako całość nie ma ani jednej klatki kluczowej tutaj. Natomiast widać, że coś w środku w tym obiekcie się rusza. A więc zakluczowane są tak naprawdę wszystkie kości i one mają zestaw parametrów określonych w krzywych ruchu. Natomiast sama armatura to jest obiekt, który o dziwo jest zupełnie nieruchomy i nie ma ani jednej najmniejszej klatki kluczowej. W tym przypadku ten obiekt ma tutaj wyświetlane klatki kluczowe. No i teraz tak, to o czym chcę powiedzieć, to jest opcja związana z checkboxem, który włącza lub wyłącza tylko zaznaczone kanały. Więc na początku wyłączmy sobie te kanały zaznaczone. Jeżeli teraz rozciągnę troszeczkę okno timelinera, to widać, że dokładnie co klatkę mam jakąś klatkę kluczową gdzieś w tym systemie kości. Jeżeli się przełączę do trybu pozy i kliknę dowolne z tych kości, to widać, że każda z tych kości ma jakieś tam skomplikowane lub nie krzywe ruchu. I teraz, jeżeli z którejś z tych kości usunę niektóre klatki, to może się okazać, że tych klatek będzie tutaj brakowało. Z tym, że teraz wyświetlane są dla tego obiektu wszystkie klatki kluczowe, które gdziekolwiek bądź zostały ustawione, nie tylko dla tej kości, ale dla pozostałych. Jeżeli teraz włączę sobie w opcji View tylko zaznaczone kanały, to w tym momencie widzę, że pewnych klatek kluczowych zaczyna brakować. To dlatego, że dla tej kości wśród tych krzywych usunąłem niektóre klatki kluczowe, a więc tutaj pojawiają się jakieś takie delikatne dziury na tych krzywych. W związku z tym brakuje odpowiedniej klatki kluczowej. Inne kości mogą mieć te klatki kluczowe zapełnione, ale jeżeli obserwuję tę jedną kość, która odpowiada za fragment szkieletu, to dla tej kości widzę tylko te kanały, które właśnie w tej chwili zaznaczyłem. Jeżeli ta opcja nie jest zaznaczona, to wtedy widzę wszystkie kanały, a więc tracę z oczu te braki, które ewentualnie tutaj dla tej kości istnieją. No więc do tego celu jest używana ta opcja. Troszeczkę musiałem się naszukać, aby wyjaśnić, o co tutaj chodziło, ale mam nadzieję, że teraz to już będzie trochę bardziej jasne. Wracamy do naszej sceny z planem. No i teraz warto byłoby powiedzieć troszeczkę o markerach. Markery są takim narzędziem, które pozwala zapamiętać pewną chwilę w czasie animacji. Dla przykładu, mam tutaj obszar 250 klatek. Jeżeli chciałbym zapamiętać coś w klatce 50, to mogę sobie w tym miejscu ustawić tak zwany marker. Marker ustawiam naciskając klawisz M. M wstawia marker. Ten marker to jest taki mały trójkącik, który teraz jest zaznaczony, jest pomarańczowy, z domyślną nazwą F podkreślenie 50, czyli frame 50, klatka 50. Mogę zmienić nazwę markera, jeżeli go zaznaczę. Ja nacisnę następnie klawisz Ctrl-M. Może to być na przykład Start. W tym momencie mój marker nazywa się Start. Jeżeli teraz przesuwam się z animacją po poszczególnych klatkach i ustawię się w miejscu, gdzie jest ten marker, to jego nazwa pojawia się w oknie 3D. Oprócz numeru klatki, ewentualnie nazwy zaznaczonego obiektu. W tym momencie to jest obiekt o nazwie Text008. Jednocześnie widać, że ten start, który tutaj jest, może go odznaczę, przy przesuwaniu się w jego pobliżu podnosi się do góry, po to, aby było go być może lepiej widać. Jeżeli takich markerów mam sporo, to te markery będą tutaj się odpowiednio jakoś tam podnosiły, więc ustawię sobie kilka, o w ten sposób. No i teraz przesuwając się po tej animacji widać, jak te markery się delikatnie podnoszą do góry. Z tym, że nie jestem w stanie tego za dobrze pokazać, ponieważ przeszkadza mi ten marker, czy też ten wskaźnik bieżącej klatki, więc go sobie wyłączę. A więc teraz widać, że one się do góry podnoszą i pokazują mi w pewien sposób, w którym miejscu jestem. Teraz tak,
Nie mówiłem jeszcze o pewnych kontrolkach, które w tym oknie timelinera są. I każdy je widzi oczywiście i z nich może korzystać. Przede wszystkim mam tutaj pozycję startową, którą mogę sobie ustawić na przykład na 1. Mam pozycję końcową, która określa mi koniec mojego filmu. I mam również wskaźnik bieżącej klatki. Oprócz tego mam również kontrolki do zarządzania bieżącą sytuacją w timelinerze. Czyli mogę nacisnąć guzik przewijania w lewo, ewentualnie w prawo, aby ustawić się na początku lub na końcu animacji. Mogę też animację odtworzyć w przód, naciskając strzałkę w przód albo w tył. To jest odtwarzanie animacji do tyłu. Teraz, jeżeli mam tutaj kilka klatek kluczowych, to mogę się do tych klatek natychmiast przenieść, używając tych mniejszych strzałek przewijania. Aby pokazać, jak to działa, przełączę się na scenę, być może z... No nie pamiętam teraz dokładnie, z czym to było. Może Channels... Tak, tutaj. Mam tutaj taką prostą animację, w której znajduje się kilka klatek kluczowych. I teraz ta animacja, może na początku ją pokażę, to jest taka animacja rozciągającej się Susan, która z kulki nagle powstaje. Jest tutaj kilka dodatkowych rzeczy. Jak to wygląda mniej więcej. Potem znika. Wszystko to jest w ognie 3D zrobione. Jakoś tak. Prosta animacja. Przypuszczam, że korzystając z modyfikatorów każdy z Was mógłby taką zrobić, ale teraz chodzi o to, że jeżeli mam tutaj te klatki kluczowe, to naciśnięcie strzałki przełącza się pomiędzy poszczególnymi klatkami kluczowymi. To jest ta strzałka podwójna. Oczywiście animację mogę odtworzyć również od końca, no więc tutaj zaraz ten obiekt zniknie, spłaszczy się i tyle go będą widzieli. OK? Tak to działa. Oprócz tego mam również taką kontrolkę, jak taki mały zegar, który tutaj się znajduje. Ten zegar pozwala mi włączyć inne ramy czasowe dla mojej animacji. W tej chwili animacja odtwarza się od początku do jej naturalnego końca, czyli obecnie trwa 270 klatek, tak pi razy oko. Natomiast jeżeli włączę ten guzik, to mogę ustawić sobie zupełnie inne ramy czasowe dla mojej animacji i wtedy ona może być zapętlona na przykład wokół jakiegoś takiego miejsca. Więc to jest coś, co włącza mi inne okno czasowe. Natomiast jeżeli wyłączę ten guzik, to natychmiast animacja wraca do oryginalnego początku i końca. Warto wiedzieć, że takie coś jest, jeżeli chcemy przez pewien czas oglądać tylko wycinek filmu, który się ma cyklicznie powtarzać. O tym już mówiłem. Natomiast teraz warto byłoby jeszcze spojrzeć, co mamy w naszej rozpisce, więc pozwolę sobie tam zerknąć. Mamy markery. O markerach jeszcze nie powiedziałem wszystkiego, co powinniśmy powiedzieć, więc weźmy sobie jeszcze raz te kanały. I teraz tak, ustalmy sobie na przykład tutaj marker, który będzie nazywał się kula. Naciskam Ctrl-M, wpisuję nazwę kula. Mogę tutaj nacisnąć, znaczy dodać jeszcze jeden marker, ustawić mu nazwę przez Ctrl-M i wpisać małpa. I teraz widząc te markery, jestem w stanie powiedzieć, jakie są w którym miejscu konkretne elementy mojego filmu. Jeżeli byłem na przykład w edytorze sekwencji wideo, weźmy sobie, przełączmy się do tego edytora, to tutaj nie widzę swojej sceny, ale te markery istnieją i pozwalają mi zorientować się, w którym miejscu jestem, w jakiej sytuacji. Dlatego ich używanie jest dosyć przydatne i korzystałem z nich bardzo często, zwłaszcza gdy pracowałem z edytorem sekwencji wideo. Dobra, teraz tak, wróćmy do normalnej sceny. Teraz te markery, które tutaj mam, można wykorzystać do kontroli kamer. I to jest jedna z fajniejszych rzeczy. I w tym celu, aby to pokazać, przygotowałem taką scenę, która nazywa się po prostu kamery. I to jest scena z takim malutkim miasteczkiem, do którego ma wjechać czołg. Czołg sobie wjeżdża powolutku. Jest to ruch dosyć wolny. Ustawiłem tutaj 1000 klatek. Jeżeli to odtworzę, to widać, że czołg jedzie. Czołg porusza się dosyć powoli, więc można byłoby go pokazać z różnych ujęć. Na przykład jak nadjeżdża, jak się tutaj zatrzymuje w środku, później jak się obraca, na przykład z góry i jeszcze w jakiś inny sposób. Zaraz taką scenę sobie przygotujemy, będzie trzeba dodać kilka kamer, a następnie pokażę, w jaki sposób można te kamery przywiązać do poszczególnych markerów w oknie timelinera i uzyskać płynną animację, zgodną ze strzałką czasu, która korzysta z wielu różnych kamer, nie tylko z jednej. Dobra, więc zacznijmy może od początku. Wstawiam kamerę. Kamerę, którą tutaj wstawię, mogę ustawić w taki sposób, aby pokazywała na początku ten czołg, gdy nadjeżdża on z boku. Na razie ustawię sobie tą kamerę tak, żeby było cokolwiek przez nią widać. Może tak i teraz zaraz ją przesuniemy. I teraz przez tą kamerę spojrzę. To jest jedyna kamera na tej scenie, w związku z tym jest to kamera od razu domyślnie aktywna. Aktywność kamery można poznać po tym, że ten trójkąt, który znajduje się nad nią, takie wrota małe, jest zapełniony.
Gdyby kamera była nieaktywna, jak na przykład kopia, te wrota będą puste. Zaraz tą drugą kamerę również wykorzystamy. Na razie przełączę się do widoku z tej kamery, aby zobaczyć, co widać. Będzie trzeba troszeczkę stuningować ten widok, prawdopodobnie. Chciałbym, aby było widać czołg w taki sposób. Ustawię się tutaj. Dobra, mamy taką kamerę. Ta kamera będzie pokazywała wjazd czołgu od samego początku. To może być kamera, która jest nieruchoma. Tutaj jedzie czołg. OK, pojechał. I teraz tak, w tym momencie chciałbym mieć zmianę kamery, a więc dodaję tutaj marker. Oczywiście dodam jeszcze jeden marker na samym początku, na przykład tutaj. I teraz tak, ten pierwszy marker nazwę sobie kamera 1. Teraz ten drugi marker nazwę, po kliknięciu go prawym przyciskiem myszy mogę go zaznaczyć, nazwę sobie kamera 2, naciskam Ctrl M i piszę kamera 2. I teraz potrzebuję drugą kamerę, aby można było pokazać ten czołg od jakiejś innej strony. Jeżeli teraz wykorzystam drugą kamerę, tą, którą tutaj mam ustawioną, to mogę pokazać ten czołg na przykład od przodu, jak wjeżdża w tę uliczkę. A więc ustawię kamerę sobie gdzieś tutaj, na tym placyku. Będzie trzeba ją oczywiście obrócić w osi Z, jakoś tak w tą stronę. No i niech ona będzie gdzieś tutaj. Dobra, teraz aby przez tę kamerę spojrzeć, muszę nacisnąć Ctrl 0 na klawiaturze numerycznej, aby ta moja kamera stała się kamerą aktywną. Jeżeli zrobię taką operację, to już patrzę przez swoją kamerę. I teraz poprawię troszeczkę jej sposób patrzenia. Niech to będzie jakoś tak. Trochę myślę, że można ją jeszcze odsunąć. Niech to będzie na przykład takie ujęcie. OK. Teraz ta kamera po ustawieniu się w jej widoku, ona jest teraz aktywna, a ta stara jest kamerą nieaktywną. No i teraz tak, ponieważ mam zaznaczony teraz ten swój marker o nazwie kamera 2 i mam zaznaczoną kamerę, która jest kamerą aktywną, to mogę podwiązać tę kamerę do tego markera. Robię to naciskając klawisz Ctrl B. Powoduje to, że przy moim markerze wstawia się taka cieniusieńka przerywana linia. I to jest dla mnie sygnał, że ten marker ma przywiązaną kamerę aktywną. Tak samo należałoby przywiązać sobie tą kamerę również na samym początku, a więc ustawiam ją jako aktywną przez Ctrl 0 na klawiaturze numerycznej i zaznaczam marker dla tej kamery, naciskam Ctrl B. W tym momencie mam tutaj widok z mojej pierwszej kamery aktywnej, a następnie po dojechaniu do markera z kamerą 2 następuje zmiana kamery i ten czołg sobie jedzie dalej w moją stronę. OK? Pokażę to jeszcze raz, dodamy jeszcze jedną kamerę, trzecią. Ten czołg tutaj dojeżdża, za chwilkę się będzie obracał, więc możemy w tym miejscu dodać jeszcze jeden marker i ten marker nazwiemy sobie kamera 3. I teraz trzecia kamera, która będzie mi potrzebna, zrobię ją sobie stąd. To będzie kamera, która będzie widziała tę scenę z góry, a więc przełączam się do tej kamery, przepraszam, do tej, która jest tutaj, Ctrl 0 na numeryce. Ustawiam sobie widok w odpowiedni sposób i to będzie widok z góry właśnie. Na ten czołg. Na przykład tak może być widoczny. OK. No i teraz, ponieważ teraz mam ustawioną kamerę aktywną, jako kamera 3, to jest ta moja kamera, którą widać tutaj w oknie 3D i mam jednocześnie marker kamera 3 zaznaczony, mogę nacisnąć Ctrl B. Ale teraz uwaga, jeżeli nacisnę Ctrl B w oknie 3D, to się pojawi taki wskaźnik włosowy. To jest operacja związana z tym, że mogę ograniczyć ilość obrazu, czy też widok podczas renderowania. To nie o to chodzi. Jeżeli wezmę Ctrl B, zaznaczę cały obszar widoczny, wtedy ta opcja znika. Natomiast Ctrl B trzeba wcisnąć trzymając mysz w oknie widoku timelinera. Naciskam Ctrl B i w tym momencie przywiązałem swoją kamerę do kolejnego markera. A więc teraz tak, jadąc od początku, widzę obraz z kamery aktywnej, następnie ten obraz się zmienia. I teraz widzę już czołg z samej góry, jak się odwraca i wyjeżdża. OK? Tak można pracować z kamerami. Jeżeli teraz renderowałbym taką scenę, to podczas renderowania, przesuwając się przez kolejne klatki, miałbym automatycznie zmienioną kamerę. Dzięki temu okno timelinera służy mi jako taki, powiedzmy sobie, mały stolik monterski pozwalający widzieć obraz z różnych kamer. Natomiast wadą tego rozwiązania jest to, że zawsze mam ten sam jednostajny upływ czasu, a więc nie mogę pokazać pewnych rzeczy z cofnięciem czasu z innego punktu widzenia. Gdyby to był na przykład wybuch jakiś, ten czołg by eksplodował, to chciałbym ten wybuch pokazać na przykład z różnych perspektyw. Wtedy musiałem się cofnąć w czasie, a sam timeliner na to już nie pozwala. OK, to jest jedna rzecz, którą należało omówić. Teraz w mojej scenie mam ostatnią już chyba rzecz, którą chciałbym pokazać. To jest kontrola kluczowania.
Jest to znowuż jeden z bardziej skomplikowanych tematów i wiąże się troszeczkę z tworzeniem animacji różnego rodzaju, ale by to pokazać, myślę, że bez problemu możemy usunąć te stare markery, które tu dodałem. Wystarczy je wszystkie zaznaczyć przez klawisz A w oknie timelinera, nacisnąć X, wtedy wylatują. I teraz możemy dodać sobie jakieś klucze. I teraz tak, usunę te napisy, ponieważ nie będą już potrzebne, dodam zwykłą kostkę. I teraz ta kostka, jeżeli chciałbym zrobić dla niej prostą animację, wymagałaby tylko ustawienia się na przykład w klatce 20 i naciśnięcia klawisza I, tak jak to tłumaczyłem w jednym z poprzednich tutoriali. Jeżeli jednak nacisnę klawisz I, to w tym momencie wyświetla mi się całe menu różnego rodzaju opcji do wyboru. I teraz location, rotation, scaling i tak dalej, to są tak zwane zestawy danych do kluczowania. Jeżeli na przykład przełączę się do widoku animacji, żeby to było lepiej widać, jeżeli dodam sobie teraz klatkę kluczową w numer 20 z kanałem location, to powoduje to dodanie od razu trzech zestawów parametrów, czyli X, Y oraz Z. W narzędziach widać również, że tu się pojawia cała ta informacja. Jest tu klatka kluczowa na trzech parametrach. Otóż kluczować można całe zestawy parametrów i już o tym wiemy, chociaż o tym nie wspominałem. Wystarczy tylko wybrać sobie na przykład location scale. To powoduje, że dodaje jednocześnie na lokalizację i na skalę klatkę kluczową w tym miejscu animacji. W innym miejscu mógłbym sobie zrobić, powiedzmy sobie, jakieś przesunięcie, czyli zmianę skali na przykład. No, niech to będzie zwykłe przesunięcie do góry. I w tym momencie mogę również wcisnąć klawisz I i nacisnąć Location Scale. I znowuż dodam tylko do tych dwóch zestawów parametrów klatki kluczowe. Dobra, to jest, mam nadzieję, w miarę proste. Używając okna timelinera mogę ten proces jeszcze bardziej uprościć. Mam tutaj bowiem takie coś jak przycisk do nagrywania i jednocześnie takie specjalne puste pole z kluczykami. Te kluczyki to są zestawy jakby danych do kluczowania. Jeżeli rozwinę sobie to menu, to widzę tutaj całą długą listę. I to są te same dane, które normalnie są dostępne w tym klawiszu, w tym menu, dostępnym po klawiszu I. A więc mogę sobie wybrać na przykład stąd coś takiego jak location i scale. Jeżeli wybiorę tego typu zestaw parametrów, to teraz, jeżeli nacisnę klawisz I, to się już nie pojawia menu, tylko dostaje informację, że udało się pomyślnie zakluczować 6 klatek kluczowych na lokację i scale, czy tam na skalę. Ok? Jeżeli teraz w kolejnej klatce tą skalę jeszcze inaczej ustawię, na przykład ustawię ją sobie w osi Z tak, a w osi X na przykład tak, to zmieniłem lokację, zmieniłem skalę. Teraz naciskając klawisz I od razu kluczuję te dwa zestawy parametrów. Mogę również kluczować te same zestawy parametrów, naciskając ten kluczyk, który tutaj jest. A więc naciśnięcie kluczyka dodaje mi te parametry automatycznie. Tak samo mogę usunąć te zestawy, naciskając przekreślony kluczyk. Usuwam od razu zestaw 6 klatek kluczowych. Jeżeli wybiorę sobie stąd na przykład tylko rotation, tutaj jest na przykład delta, o jest rotation, i nacisnę kluczyk, to wtedy dodaję klatkę kluczową tylko na rotację. I to jest właśnie fajna rzecz, ponieważ ona określa mi tylko pewien zestaw parametrów, który normalnie bym kluczował. Ma to związek z nagrywaniem ruchu postaci, ma to związek również z tworzeniem ruchu różnego rodzaju szkieletów, no i nawet w takim prostym przypadku animacji się przydaje. Więc zrobiłem teraz animację, która wygląda mniej więcej w taki sposób. No, trzeba przyznać, że jest dosyć drętwa. Nic ciekawego się tu nie dzieje. Jest jeszcze jedna rzecz, którą warto pamiętać. Na razie usunę te klatki kluczowe. Zostały usunięte wszystkie. Mogę nagrać również ruch za pomocą okna timelinera bezpośrednio w oknie 3D. Jeżeli nacisnę ten guzik, który tutaj przypomina guzik nagrywania, to pozornie nic się nie stanie. Okay? Ten guzik nagrywania służy do tego, żeby można było nagrać zmianę parametrów, jeżeli zmieniła się klatka kluczowa. Dlatego jeżeli ustawię się w klatce 10 na przykład i przesunę swój klocek do położenia 000, to automatycznie doda mi się cały zestaw danych, czyli położenie, rotacja oraz skala tego klocka. I to się doda w klatce 10. Jeżeli ustawię się w klatce 30 i przesunę swój klocek, to tam automatycznie dodadzą się klatki kluczowe. Wszystko dlatego, że mam wciśnięty ten guzik z nagrywaniem. Jeżeli dodatkowo miałbym na przykład włączyć animację, to wtedy mogę wcisnąć klawisz G, aby ten klocek przesunąć i zmiana położenia tego klocka w trakcie odtwarzanej animacji spowoduje, że nagram na skutek tego guzika wszystkie klatki kluczowe. Uwaga, włączam animację, a następnie naciskam klawisz G. I teraz proszę zobaczyć, jak kluczuję elegancko swoje klatki kluczowe. Ciach, escape, zakończyłem pracę.
Naciskam drugi raz Escape, aby wyjść z trybu animacji. A więc teraz tak, jeżeli animacja się odtwarza, czyli lecą mi te klocki kluczowe, to zmiana położenia obiektu w trakcie tej animacji powoduje, że dzięki temu guzikowi wszystkie klatki kluczowe zostaną nagrane. Teraz jeżeli odtworzę tą animację, to jest dokładnie ten sam ruch, który wcześniej przesunąłem myszą. Z tym, że wszystkie klatki kluczowe się ładnie nagrały. Bardzo sprytna rzecz, bardzo fajna. Jeżeli chciałbym nagrywać inny zestaw parametrów niż tylko rotację, lokację i powiedzmy sobie skalę, to muszę wcisnąć ten guzik tutaj jeszcze. Jeżeli ten guzik wcisnę, wtedy mogę stąd wybrać sobie zestaw parametrów, który chcę kluczować. A więc jeżeli teraz usunę wszystkie dane związane z klatkami kluczowymi i zrobię ten numer z animacją jeszcze raz, to wtedy będę kluczował tylko położenie. Nie będę kluczował skali ani obrotów. Uwaga, naciskam Alt A, a później G i teraz kluczuję to, co chcę zakluczować. OK. Dobra, teraz koniec animacji. No i mam, proszę bardzo, moją animację położenia tego klocka elegancko zakluczowaną. Wszystko dlatego, że nie kluczowałem wszystkich parametrów z tych trzech, tylko samą lokację dzięki temu guziczkowi. Jeżeli te parametry wyłączę, to wtedy mam normalne okno z normalną funkcją do kluczowania. No w tym momencie jeszcze mi się tutaj dodały klucze, dlatego że mam wybrane z tej listy coś. Jeżeli miałbym tą listę pustą, to wtedy naciśnięcie klawisza I spowoduje, że będę miał to menu z powrotem do wyboru. A więc myślę, że troszeczkę wyjaśniłem, o co chodzi z tymi parametrami tutaj w oknie timelinera. Mam nadzieję, że to troszeczkę zwiększy nasze ogólne zrozumienie tego, jak działa Blender. Dziękuję za uwagę. Oczywiście proszę o komentarze i ewentualne pytania już jakby post factum. I do zobaczenia w następnym tutorialu. Na razie.